Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku InfoSimsów, a dzisiaj opowiem Wam o pierwszej aktualizacji marcowej, czyli aktualizacji z 15 marca do gry The Sims 4, a następnie opowiem Wam o nowej kolekcji, która ma wyjść już 21 marca. Być może w tym miesiącu wyjdzie jeszcze jedna aktualizacja i o niej sobie opowiemy też za chwilę, bo ona ma naprawić błędy związane z pakietem rozgrywki Ślubna Historia. No i najpierw może opowiem o nowej kolekcji, czyli Dekor na Maxa. Kolekcja, która ma wyjść 21 marca do The Sims 4, czyli w poniedziałek, więc trochę tak nietypowo. No i to będzie raczej kolekcja, która będzie dodawała obiekty z trybu budowania. No i bym powiedziała takie bardzo eklektyczne, bardzo wzorzaste rzeczy, bym powiedziała takie pełne przepychu i nowoczesności. Tutaj macie jeden GIF oraz jedno zdjęcie, które są promocyjnymi zdjęciami właśnie tej kolekcji. Więcej na razie Wam nie pokazuję, bo oficjalnych zdjęć jeszcze nie ma, ale tu on to oczywiście tak kolekcja raczej wiele nie doda, więc nie spodziewajmy się, że wiele obiektów zostanie dodanych. Ja raczej nie zamierzam jej kupować, bo jest nie w moim stylu. Jakby to był sam dekor, taki naprawdę użyteczny, fajny dekor, nie wiem, szklanki, talerze, piloty, jakieś takie inne rzeczy, które można by po prostu gdzieś tam, wiecie, na szafeczkach, na półkach położyć i taki dekor typowo, nie wiem, do kuchni, do łazienki, a nawet do pokoju, jakieś takie fajne rzeczy, no to na pewno bym kupiła. Jakby to naprawdę był porządny, fajny dekor, taki typowo dekor dekoracyjny, mówię, szklanki, talerze, ręczniki i jeszcze jakieś inne rzeczy, nie wiem, sztućce, cokolwiek, no cokolwiek, co byłoby po prostu takim typowo domowym dekorem, co się kładzie, wiecie, na biurkach, szafkach w domu, co każdy u nas ma, zegarki jakieś fajne, nie wiem, cokolwiek. No to bym wzięła, ale tak, to niekoniecznie. Więc ja sobie na pewno te kolekcje, tak jak większość, pominę. Zanim o obecnej aktualizacji, to może opowiem o przyszłej aktualizacji, która ma właśnie naprawić błędy ze Ślubnych Historii. Ma być nie wiadomo kiedy, ale było wiadomo, że najpierw przed aktualizacją, która naprawi te błędy, wyjdzie jakaś aktualizacja. No i to była ta aktualizacja z historiami sąsiedzkimi, o której za chwilę opowiem, jakby co, wszystkie linki do rzeczy, które Wam pokazuję na ekranie w opisie odcinka, jak zwykle, więc zapraszam, jeśli chcecie sobie sami zobaczyć, podejrzeć i przeczytać. Więc w najbliższym czasie ma wyjść aktualizacja właśnie, która poprawia oto te błędy z właśnie pakietu Ślubne Historie. Trzeba powiedzieć, że niektóre pomniejsze rzeczy, jakieś takie małe, jak zobaczymy właśnie listę bugów, jaka była naprawiona w obecnej aktualizacji, to coś tam zostało naprawione, ale to jest duża aktualizacja, która ma naprawić większość właśnie błędów, takich dużych błędów z właśnie Ślubnych Historii. Więc ja się nad tym jeszcze nie będę skupiała, jakby co, link w opisie, możecie wszystko przeczytać, zapauzować odcinek, też możecie przeczytać, ale to dopiero w następnej aktualizacji, która niestety nie wiadomo, kiedy będzie w najbliższych tygodniach, więc tutaj jest powiedziane, że są dwie oddzielne aktualizacje, no i ta ma być tą drugą aktualizacją. No a ta pierwsza to jest z historiami sąsiedzkimi. Aktualizacja z 15 marca, tak jak wspomniałam, ulepszyła historię sąsiedzkie. Jakiś czas temu dostaliśmy pierwszą wersję historii sąsiedzkiej, gdzie tam do nas simowie, nasi znajomi dzwonią, czy mają coś zrobić, czy mają mieć dziecko, czy mają postarać się o awans w pracy, albo my możemy naszych simów zachęcić do czegoś, właśnie zachęcić naszych znajomych do czegoś. To teraz historie sąsiedzkie będą dotyczyły całego świata, nawet simów, których my nie znamy i będą się po prostu działy w tle. Oczywiście też będziemy mogli do tego zajrzeć, co się zadziało, będziemy mogli to podejrzeć, też Wam zaraz pokażę jak, ale również to się będzie działo do wszystkich simów i będziemy mogli skustomizować, co ma się dziać właśnie dla naszych simów, co chcemy, żeby się działo w naszych zapisach gry i to wszystko jest właśnie per zapis gry, a więc to, co ustalicie, jest tylko dla tego zapisu gry. Jak chcecie to zrobić to samo w jakimś innym zapisie gry, no to tam też będziecie musieli to osobno ustawiać, więc jak ktoś gra w różne zapisy gry, różne wyzwania, różne historie, no to nie będzie musiał się martwić, że ustawienia z jednego przechodzi do drugiego, on by chciał mieć różne światy tam, więc tak można osobno się ustawiać dla każdego zapisu gry. Dobrze, ale ogólnie co mamy w naszej aktualizacji? Historie sąsiedzkie, tutaj głównie jest powiedziane, ale to jest główna rzecz, do której też się tutaj odniesiemy za chwilę, bo jest osobne też tutaj cała lista, cały w ogóle blok poświęcony właśnie tym historiom sąsiedzkim, więc tam przejdziemy w szczegółach, no ale wiadomo też tutaj te opcje Wam pokażę w grze właśnie, że można sprawdzić
właśnie, co się stało i co tutaj właśnie, bym powiedziała, nam historie sąsiedzkie zadziałały. No i też mamy nowe scenariusze, które właśnie też sobie będziecie mogli zobaczyć, w grze też sobie wejdziemy, a więc mamy mnóstwo nowych na stałe scenariuszy, to są właśnie scenariusze na stałe, a więc jak widzicie, za dużo małych dzieci teraz będzie scenariuszem, które będzie w naszej grze na stałe, więc bardzo fajnie, bardzo lubiłam ten scenariusz, więc bardzo fajnie. No i mamy mnóstwo nowych, więc teraz naprawdę lista tych scenariuszy, które są w grze na stałe, jest naprawdę długa i bardzo mi się to podoba, bo była trochę krótka i trochę było dużo takich rotacyjnych, bym powiedziała, scenariuszy. Fajnie, że te na stałe są dłuższe, bym powiedziała. No i oczywiście błędy, jakie naprawiono. Tutaj jest błąd, że lokale weselne w grze podstawowej nie były dostępne dla ślubów, czyli dla wesel z gry podstawowych. To powinno być naprawione. Moderzy to już dawno naprawili, więc jak ktoś chciał, to mógł sobie modę wziąć. Jestem ciekawa, czy to rzeczywiście teraz działa w grze podstawowej. Będę musiała sprawdzić. Chociaż nie, ja mam moda, który umożliwia też dwa systemy, więc nie będę mogła tego sprawdzić niestety. Więc tutaj, o, tutaj też jest, że pojawią się powiadomienia o scenariuszach, gdy tylko się, gdy wejdziemy do zalogowania, więc będziemy też mogli widzieć, czy się jakiś nowy scenariusz pojawia, więc to też zobaczycie, też za chwilę sobie wejdziemy do gry, jak właśnie będę pokazywała scenariusze. No i tutaj różne rzeczy, tutaj bym powiedziała, różne scenariusze, różne tutaj błędy właśnie ze scenariuszy zostały naprawione. No i głównie to bym powiedziała. No i tutaj również inne rzeczy związane właśnie z dodatkami. Tutaj właśnie krowy i kury z pojarmarków Finchwick nie powinny już, bym powiedziała, się bagować w wyposażeniu rodziny. Tutaj również, bym powiedziała, pomniejsze błędy. Jest kilka błędów związanych ze ślubnymi historiami, ale to widzicie, jest kilka. A więc teraz na przykład, że ceremonia odnowienia przysięgi jest tylko dostępna dla osób, które mają właśnie... Znaczy, że są dostępne w domu innego Sima, a więc o, i wesele są też dostępne, więc tutaj Simowie będą przechodzić właśnie odpowiednio ubrani, więc to też zostało naprawione. No a i tutaj chciałam powiedzieć, że ceremonia ślubna będzie jedynie dostępna dla zaręczonych Simów, a do odnowienia przysięgi tylko dla Simów, którzy są już w związku małżeńskim, bo to wiedziałam, że na przykład teraz właśnie jak moimi Simami zawsze robiłam jakieś przyjęcia ślubne, to pomimo tego, że są dopiero zaręczeni, to na liście było odnowienie przysięgi, więc bardzo fajnie, że to gdzieś tam zostało właśnie naprawione, bo to taki troszeczkę bug wizualny, bo normalnie nie powinno być dostępne, ale te, bym powiedziała, błędy, jakie tu zostały naprawione ze ślubnych historii, to jest, bym powiedziała, wierzchołek góry lodowej, tak naprawdę sam szczyt. A więc to jest nic. On w ogóle nic nie naprawia tego pakietu, można by powiedzieć. Więc te główne rzeczy, to klucz, co trzeba naprawić tego pakietu, to dopiero w następnym, tutaj, w następnej aktualizacji. No i tutaj takie pomniejsze rzeczy związane również z akcesoriami oraz z kolekcją. Więc tak jak się pojawiło w notatkach dotyczących aktualizacji, teraz mamy widzieć, że się pojawiły nowe scenariusze, więc jak widzicie, teraz u mnie w grze jest kropka przy scenariuszach, bo pojawiły się właśnie nowe scenariusze i zresztą widać, które są nowe, bo są oznaczone właśnie tymi tutaj gwiazdeczkami, więc, a nie, widzę, że są wszystkie oznaczone gwiazdeczkami, więc myślałam, że tylko nowe są gwiazdeczkami, ale nie. Widzę, że też chyba się pojawił poziom trudności, bo wcześniej chyba tego nie było, więc bardzo fajnie. No i oczywiście powróciły niektóre właśnie tutaj już scenariusze, jak za dużo małych dzieci, który wcześniej był czasowy, a teraz jest z nami na stałe, więc tutaj nadal mamy to samo tak naprawdę, co mieliśmy, ale jest teraz już na stałe w naszej rozgrywce dodatkowej, jeśli chodzi o właśnie scenariusze, to teraz już się powinno dać możliwość właśnie już istniejącą rodziną zagrać, a więc tutaj nie tylko musimy tworzyć nową rodzinę albo wchodzić do zapisu gry i tam tworzyć nową rodzinę, ale już będziemy też mogli wybrać istniejącą rodzinę, którą już mamy na przykład od kilku pokoleń, a która spełnia wymagania, więc jeśli taką mamy i chcielibyśmy to zrobić, to też będzie to gdzieś tam możliwe. A widzę, że jak kliknęłam teraz gdzieś tam, czy zobaczyłam, to teraz się te odkliknęły, które widziałam i już nie mają tych gwiazdeczek, więc gdzieś tam te gwiazdeczki, może jak tym bym teraz tutaj przeszła, o, bym wszystkie tutaj przeklikała, to pewnie jak wyjdę, to już żaden nie będzie miał gwiazdeczki, więc jednak gwiazdeczki działają tylko na samym początku. Wszystkie mają gwiazdeczki, myślę, że w przyszłości też nowe jak będą, to już będą właśnie nie posiadały tych gwiazdeczek.
No i tak jak mówiłam, historie sąsiedzkie mamy. No i tutaj zmiany będą właśnie dotyczyły całego świata. I tu jest lista zmian, co może się dziać właśnie w waszych rodzinach. No i na przykład adoptowanie psa lub kota, tylko jeśli ktoś ma dodatek psy i koty, ale to też jest coś, co właśnie wasi simowie będą mogli robić. Według mnie najbardziej zadziwiające jest to, że mogą simowie ginąć w różnego rodzaju wypadkach, w zależności od czynników ryzyka, takich jak wiek, cechy oraz kariera. Więc być może, nie wiem, przestępcy, albo nie wiem, astronauci, czy nie wiem, tajni agenci może będą mieli większe szanse na przedwczesną śmierć. Więc to jest na pewno ciekawa sprawa, że będzie coś takiego jak przedwczesna śmierć dla simów z całego świata, bo do tej pory, jeśli sim nie był w naszej rodzinie i przez przypadek, jak gdzieś tam szedł, nie złapał go upał albo zimno, no to w większości czasu, bo bym powiedziała w 99%, ci simowie po prostu ginęli z właśnie ze starości. A więc teraz będzie można, może większa szansa na to, że coś się zadzieje poza otoczeniem naszego sima. To jest właśnie ważne, że to się może dziać poza otoczeniem, bo tak to gdzieś tam ginęli w otoczeniu naszego sima, gdzieś tam się pojawili i gdzieś długo szli, nie wiem, w kurce było lato. Więc... No więc bym powiedziała ta przedwczesna śmierć jest naprawdę, bym powiedziała, rzeczą taką najbardziej, bym powiedziała tutaj, która mnie zaskoczyła, ale tutaj nie widzę rzeczy, jak tutaj, jakie zmiany mogą być, to nie widzę tutaj dobierania się w pary simów. Gdzieś tam na liście też i jak wejdziemy do gry, jest tam przeprowadzanie się, wprowadzanie się, ale chyba nie widziałam łączenia się w pary i właśnie tutaj brania ślubu, odnajdywania drugiej połówki, więc ja jestem ciekawa, czy właśnie to nie się dzieje bardziej w obrębie jednego domu, czy rzeczywiście moi simowie, jak będę, wiecie, miała, wiadomo, pierwsze pokolenia, więc jak zaczynamy do gry, no to wiadomo, Pancakesowie może założą rodzinę, może tam będą mieli dzieciaka, może zaadoptują psa, cokolwiek. Ale pytanie, czy ich dziecko, albo czy na przykład, nie wiem, dziecko z Kim Lewisów, które tam jest, czy na przykład, nie wiem, Cassandra Ćwir, czy znajdzie sobie jakiegoś męża i będzie miała z nim dzieci na przykład? No bo ona jest na samym starcie nastolatką, więc pytanie, czy jak zostanie młodą dorosłą, czy się dobierze z kimś w pary? Bo tego nie widziałam właśnie, tego dobierania się w pary gdzieś jak opcja, więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście to będzie płynnie działało, czy może o tym małym szczególe nasi twórcy zapomnieli, bo szczerze powiedziawszy, to dobieranie się w pary i właśnie później sam ślub w poprzedniej wersji Historii Sąsiedzkich słabo działało, bo o ile się jeszcze gdzieś tam dobierali w pary, czy właśnie nawet się zaręczali ze sobą, to żaden mój sim z Historii Sąsiedzkich w tej pierwszej iteracji nie wziął ślubu później. Z tym simem, z którym się gdzieś tam później, bym chciała, spiknął, to oni nigdy nie wzięli ślubu. Więc jestem ciekawa, jak teraz, czy rzeczywiście gdzieś tam będą się też sami simowie odnajdowali, no to i będą brali ślub. Tego jestem najbardziej ciekawa i jeśli rzeczywiście tak będzie, no to będzie to naprawdę fajny postęp historii, można by powiedzieć, w grze The Sims 4. Ale zobaczymy, no i jeszcze drugie pytanie, jak często to wszystko będzie się działo i czy czasami po kilku pokoleniach i tak cały, bym powiedziała, świat simowy wymrze, może nie po drugim pokoleniu tym razem, ale po trzecim czy czwartym. Więc zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce, jak zwykle. No i tutaj też jest, to też Wam zaraz chwilę w grze te wszystkie rzeczy tutaj pokażę, gdzie co znaleźć i gdzie co zrobić, gdzie co można ustawić i właśnie dla kogo. Ale jakby co, macie też tutaj, bym powiedziała, to wszystko opisane, jakbyście chcieli do tego wrócić, a link do tego bloga znajdziecie w opisie odcinka. Widzę, że SimGuru ładnie zrobili, że jak się wejdzie właśnie tylko do zarządzania rodzinami, to powita Was takie okienko i gdzie możecie właśnie sobie przeczytać właśnie więcej o historiach sąsiedzkich. Jestem pewna, że jakbyśmy weszli do lekcji, to też sądzę, że tam się coś dodatkowego pojawiło, więc tutaj mamy. Więc oczywiście również w grze, jak wejdziecie, będziecie mogli sobie to przeczytać. No i tutaj właśnie mamy ten przycisk właśnie dotyczących właśnie konfiguracji. Jak widzicie, tutaj możemy konfigurować do rzeczy w zakładce moje rodziny, tutaj możemy konfigurować do rzeczy w zakładce inne rodziny i tak domyślnie wszystko jest włączone do zakładki inne rodziny, a nic nie jest włączone do zakładki tutaj właśnie moje rodziny, a więc moje rodziny domyślnie mają wszystko wyłączone, więc jeśli gracie rotacyjnie, no to wtedy domyślnie to waszych simów nie obejmie, więc będziecie musieli to
włączyć, więc ja wydaje mi się, że no, będę musiała w mojej większości save'a właśnie powłączać tam, gdzie mam zapisane moje rodziny, a będę chciała, żeby to się działo, to tutaj po prostu mogę włączyć, ale mogę też jednym przyciskiem wyłączyć, no albo po prostu włączyć i tutaj bym powiedziała tylko włączyć niektóre rzeczy. Ważne jest, że przygarnij psy i koty jest tylko dla osób, które mają dodatek psy i koty, więc tutaj myślę, że w przyszłości też mogą się pojawiać rzeczy związane z jakimiś dodatkami czy innymi rozszerzeniami, bo to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która właśnie jest do tego dodatku, więc jeśli nie macie dodatku, no to wiadomo, nie adoptujecie ani psa, ani kota. No i ważne też jest, że nie tylko domyślnie dla całej kategorii można tutaj rozwijać tę historię, ale domyślnie też można też pojedynczo dla każdej z rodzin osobno. Powiedzmy, ja nie chcę, żeby się oni wyprowadzali ani wprowadzali, więc oni po prostu, widzicie, teraz mają ikonkę, że mają niestandardowe historie, więc też później łatwo możecie zobaczyć, kto ma gdzieś tam niestandardowe, a kto ma standardowe ustawienia z całej zakładki. No i dodatkowo też czytaliśmy, że powinno coś być tutaj właśnie w opcjach gry, tylko nie mam pojęcia gdzie, więc sobie przeklikamy. Czy tu coś jest? Zaludnij, pokaż kaprysy, style życia, długość. O, historie sąsiedzkie są na samym dole i tutaj można zresetować ustawienia i też można je globalnie włączyć lub wyłączyć tak naprawdę dla wszystkich jednym przyciskiem tutaj również, a więc również można to tutaj zrobić, więc w rozgrywka i na samym dole są historie sąsiedzkie, więc też jest taki globalny przycisk w grze. No i jeśli chcemy się dowiedzieć, co ostatnio się wydarzyło za pomocą historii sąsiedzkich w naszym świecie simowym, to również na każdej skrzynce na listy jest właśnie nowa opcja zapoznaj się z nowymi historiami sąsiedzkimi i wtedy Wam wyskoczą powiadomienia. No tutaj akurat się nic nie zdarzyło, bo dopiero tu weszłam, więc jak idzie sprawdź ponownie jutro, więc się nic nie wydarzyło. Ale tutaj wchodząc do tej rodziny zauważyłam, że jak klikam na strzałki, to mogę się przesuwać góra-dół, ale na boki mi nie działa, a WSAD... Tak, AD działa, ale... A strzałki nie działają, a więc... A ja zawsze na strzałkach działałam, a klawisz mi na pewno działa, bo sprawdzałam z głośnością, bo też mam od głośności ten przycisk, a więc boczne mi nie działały. Ale widzę, że AD działa, więc jakby co, to mogę się poruszać, chociaż jestem nieprzyzwyczajona do trzymania ręki w tym miejscu, bo ja zawsze mówię, poruszałam się strzałkami, ale to bardzo, bardzo źle, więc tutaj mam nadzieję, że ten bagol, bo będę musiała też zobaczyć w innych rodzinach, czy to rzeczywiście tam też nie działa, ale fajnie by było, jakby ten bagol naprawili, bo to jest jakaś niespodziewana rzecz związana z aktualizacją. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Napiszcie, co sądzicie o nowej kolekcji, czy kupicie, czy nie. Ja raczej nie. Piszcie, co sądzicie o nowej aktualizacji, czy już próbowaliście, ile się zadziało, czy się działo dużo, mało u Waszych simów, czy szaleją, czy nie. No ja sądzę, że po kilku pokoleniach, no to jednak i tak może całe, bym powiedziała, tutaj tak cały świat troszeczkę, bym powiedziała, uszczupleć w populacji dosyć mocno, ale jest to na pewno skok w dobrą stronę. Jeśli ktoś gra 2-3 pokolenia, to myślę, że postęp historii ładnie tutaj będzie, mam nadzieję, że będzie mu tutaj ładnie działał, a przynajmniej coś się gdzieś tam będzie działo i fajnie, że jest tyle opcji, więc mnie się to na pewno podoba, jest na pewno na plus i fajnie, że dodali mnóstwo nowych scenariuszy. Już się nie mogę doczekać w najbliższy weekend na live'ie sobie pogramy albo w The Sims 3, albo właśnie w The Sims 4 nowe scenariusze. Zapraszam Was na kartę społeczności na ankietę, gdzie właśnie będziecie mogli zagłosować, czy mamy zagrać w The Sims 3, czy w nowe scenariusze z The Sims 4. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam do głosowania, zapraszam na live'a. Do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!